Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy inwestycyjny czwartek Excelion. Tradycyjnie jest z nami Piotr Kuczyński. Dzień dobry Państwu. I minął ten kwartał. Czas chyba na jakieś ja, podsumowania. Tak. Zaskakujący kwartał, można powiedzieć, no, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zaskakujący, bo myśmy tutaj w Xelionie wieszczyli korektę w pierwszym kwartale. Jak widzicie, analitycy potrafią się pomylić nie raz, nie dwa. Ale chyba lepiej dla wszystkich, prawda? Oprócz tych, którzy grali na krótko. Nie ma idealnych sposobów nie ma idealnych. modeli na rynku. I nie tak ma. mieliśmy w zasadzie stuprocentową skuteczność przez ostatnie dwa lata, więc kiedyś ten pierwszy moment musiał no musi stąpić. nastąpić. No ale, ale tak ale, jak mówię, dobrze się mylić przy rynku wzrostowym. Zdecydowanie tak, tylko że zauważcie Państwo, że jeszcze jeżeli chodzi o Wall Street, to jest pół biedy. Bo tak sobie popatrzyłem na oscylatory, na SP 500. Nawet nie jest wykupiony ten rynek, ale spójrzcie sobie Państwo na oscylatory, na przykład na RSI, na GZ Radaxie. To jest coś obłędnego, bo on tam gdzieś 86, kiedy 70 to już jest wykupiony. Po prostu coś obłędnego naprawdę. I do tego jeszcze dzisiejsze kolejne fatalne dane z gospodarki niemieckiej. Tam są same złe dane w gospodarki. Tak, tylko ile w tym Daksie jest Niemiec. To no jest ja wiem, też takie no, wiem żeśmy pytanie. już to ćwiczyli wiele razy. No ale ale to... generowane na terenie Niemiec to 20%. No to właśnie, jest takiego. Mnóstwo firm, które, są, które zarabiają poza Niemcami. To jest jak, jakieś wytłumaczenie. Ale mimo wszystko wygląda to dziwacznie i nawet Państwo przecież od czasu do czasu pytacie, o co chodzi z tym Daxem? Wykupiony i tyle. No No cóż, ale patrząc pod względem wskaźnikowym, to wcale nie jest ta Europa Dax tak wykupiona. Tak, no, wszystko Plan zależy. Ale jednak od tego. zdecydowanie są jednak droższe. Tak, drożdze, drożdze. Drożdze. Tak, to się zgadzam. Przy czym no, perspektywy dla Europy wydają się na dzień dzisiejszy, jak to się ładnie mówi, czyli dzisiaj. Dużo gorsze niż dla Stanów, przynajmniej dzisiaj. Gospodarczo. Tak, gospodarczo. Wróćmy natomiast do tego rynku amerykańskiego. Wiele wskazuje na to, że piąty miesiąc rzędu SP500 zamknie e, miesiąc na dodat z dodatnią stopą zwrotu. I podobno ostatnia taka seria była w 2013 roku. W ogóle można szukać. Innych statystyk, które sugerują, jak długo ten rynek rośnie, i jest to takie ponadnormatywne. Na przykład, wczoraj dowiedziałem się, że indeks Nasdaq 100 od ponad 100 sesji nie spadł bardziej niż 2%. Wiedziałeś, najlepiej to znać, znaleźć sobie jakiś taki próg i znaleźć, gdzie najdłuższa seria jest. No Ja uwielbiam te statystyki, bo one ładnie wyglądają, to prawda. Amerykanie się szczególnie lubują w tego typu Ale statystykach. Coraz więcej ich jest. Tak, jest coraz więcej i jest coraz więcej również ostrzeżeń. Ten rynek naprawdę już jest wykupiony, że jak to się pisze, tłok na tym rynku jest szalony. I że my, jak dzisiaj wyczytałem gdzieś w Bloombergu, zgadzam się całkowicie z tym, sam o tym myślę że korekta może nadejść dowolnej chwili i bez żadnego powodu. Bo tak to na razie wygląda. No po prostu tak to na razie wygląda. W związku z tym nie będziemy już wieszczyli, kiedy będzie korekta. Będzie korekta, jak indeksy zaczną spadać. Na razie widzieliście Państwo, co wczoraj było na Wall Street. Spokój, 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 tam S&P ta gdzieś się tam czołgał, 2,30 nad kreską i ostatnia godzina frój do góry, bo fundusze bilansowały sobie portfele, zmieniały sobie portfele na koniec roku. No na koniec kwartału oczywiście I, i, i no i to taki wynik, że rekord w cenach zamknięcia. nie, Ale nie też w cenach też trzeba przyznać, że szerokość była dobra tych wzrostów, tak, bo to tak, nie była tylko tak. koncentracja na tej wspaniałej siódemce. A dowodem na to jest to, że Dow Jones wzrósł o 1-2%, Nasdaq z kolei chyba 0,4% coś takiego. Merck szalał, no tak, no, no generalnie. Generalnie inne sektory też grały w tym wszystkim. No, oni podobno na koniec kwartału robią bilans czy odpowiednia, w stosunku do benchmarku tego wyznacznika jest, jest stosunek obligacji do akcji i z tego później wynikają różne dziwne ruchy. Według mnie wczoraj żeśmy coś takiego obserwowali. No poza tym koniec kwartału to jest okazja tego tak zwanego Windows Dressing, prawda, pokazanie klientom na koniec kwartału, jakie wspaniałe, żeśmy zyskali. Za wszelką się, nie? cenę chcą pokazać tak. 10% tak na stopę na zwrotu przykład. na indeks tak, tak, tak. Chyba pierwszy raz od 2019 z kolei? Statystyka. A ja, nie, uwielbiam, nie, ja, ja uwielbiam ja, takie ja, rzeczy. Ja rozumiem bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No ja akurat jak gdzieś tam zaczepi mi oko, to pamiętam, ale jak nie, to nie wypatruję. E, jasne. E, polska giełda z kolei taka Średnio zachowująca się w ostatnim czasie. Może dobra. mwik 40 ok, bo od początku roku 9%. Lezbik prawie. VIG 80 też całkiem nieźle. Też całkiem nieźle, ale wig 20 no to tutaj już wiele pozostawia do życzenia. Od początku roku 2-3%, bo chyba dzisiaj o 1% rośnie wig 20. Zobaczymy, 24, jak się rośnie. to skończy, jeżeli rzeczywiście będzie ponad 1% lub ponad 1%. No to z takiej, z takiej ładnej jego proporcja, którą rysuję od, od mojego urlopu, od połowy mojego urlopu, no bo tu była korekta jednak. Czyli można powiedzieć, że częściowo mieliśmy No ratę. na wieku 20. Prawda? Na wieku 20 była korekta. W związku z tym rysuję taki piękny trójkąt, proporze, z którego wybicie byłoby kolejnym sygnałem kupna. Myślę, że wcześniej czy później ono nastąpi, czy ono nastąpi dzisiaj czy, czy, czy w przyszłym tygodniu, tego nie wiem. Tak przy okazji, to e, oczywiście pewno Państwo pamiętacie, ale przypomnę, że w poniedziałek Wall Street pracuje. My nie, ale Wall Street pracuje. Tak, my mamy wolne jutro. No I w też ziaku. mają to tak, tak. Tyle tylko, że jutro będzie bardzo ważne dane, będą publikowane w Stanach. To jest dosyć zabawne, bo to tak jest i ten PCI, te tak, to to PC, czyli wskaźnik wydatków osobistych, na który Fed bardzo mocno patrzył. Podczas ostatniej konferencji parę pytań było na temat tegoż właśnie PCI. No a nie będzie reakcji. Reakcja będzie w Stanach w poniedziałek, a u nas we wtorek. No tak tak, wracając jeszcze do tego WIG 20, to ten pierwszy kwartał to jest taki typowy dowód na to, dlaczego nie ma sensu prognozować zachowania indeksu WIG 20. Tam jest tyle takich niesystematycznych ryzyk, bo zaczęło się w zasadzie od energetyki, tak? Od tego, że nie pojawia będzie się, napę, tak? tak, pojawia się niepewność odnośnie no. wydzielenia aktywów węglowych, zespółek energetycznych. Później pojawił się Hindenburg. Słynny no tak, raport o tak. LPP. No, w dawno. ostatnich dniach z kolei mamy problemy z Dino. W trakcie jednej sesji spadek o 10% ze względu na słabe wyniki. Prognozy wynikowe, no, nie ma się co dziwić, jeżeli Dino jest tam między tymi sklepami dyskontowymi, które prowadzą wojnę Biedronko, ten, bo... nie ukrywajmy. Tak, więc no, rzeczywiście jeżeli chodzi o polskie, można prognozować mWIG 40 my to robimy, ale WIG 20 niestety. Jest trudne, tak. No, no nie wiem, Hindenburga nie dało się przewidzieć. LPP, nie, nie wiem ile teraz ma, pewno mniej, ale miało w momencie, kiedy ten raport się pojawił, miało 7% udziału w WIK 20 więc 35% spadku to było 2,5% na MWiK-20. No to jest naprawdę Dzień. dużo, to naprawdę dużo to miało całkiem solidny wpływ. Przecież w tej chwili kurs się gdzieś tam trzyma nieco powyżej 14 tysięcy. Cena akcji powyżej 14 tysięcy, czyli do 18, z którego spadał jeszcze no, 30% prawie. Tak to jest, że jak spółka się przeceni, to później, żeby odrobić, musi potężnie wzrosnąć. Matematyk. No, nie ukrywam, że słyszałem pytania w międzyczasie, jak to jest możliwe, że spadło 30% i trzeba trochę. Tak? A musi zrobić o 50, tak? No tak, niestety tak to Ach, jest. Te procenty, te procenty. Tak jest. Pytałeś wcześniej, o czym będziemy rozmawiać? I... No przed kamerą, tak, pytałem, Patryka mówię, Kurczę, że się nic nie działo w tym tygodniu. Jeden w tamtym karpiński. tygodniu była pub A, dobra, to To do <grystanie> okay. może odeślemy do Twojego komentarza, no który tak, był, no, jest obszerny to to i napisałeś na, w ramach pulsu biznesu. pulsie biznesu w ramach opinii. Zresztą już tydzień temu obszernie to komentowaliśmy. No tak, komentowaliśmy, jak ktoś chce. Ja już, już na, na podsumowanie napisałem taki dłuższy tekst, więcej nic na ten temat nie będę. Polecamy. Bardzo obszerny, tak jest. wyczerpuje temat. Sprzedaż detaliczna była bardzo dobra. Kolejny zaskakujący odczyt, realna sprzedaż detaliczna w Polsce. Ponad 6,1%. ich tak. I 80, chyba nie ma się co dziwić, jeżeli mamy teraz realną dynamikę wynagrodzeń. 10%, prawie. 9,9%? Coś... No 12,9% dobrze pamiętam, na pewno dobrze pamiętam. Był wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw, ciągle podkreślajmy, tak. że to te większe firmy. Mniejsze, no, przepraszam Państwa, ja wiem, że nie wszyscy dostaliście 13% podwyżki. No, inflacja była 2,8%, a jutro pewno zobaczymy, że jest w 2,5% lub poniżej, więc prawda? Prognoza mówi 2,3%. Tak, mamy realny wzrost wynagrodzeń prawie dwucyfrowy albo dwucyfrowy. Ja czegoś takiego nie widziałem, więc w siłą rzeczy ma to swoje odzwierciedlenie detaliczne. mówiliśmy tutaj, tutaj od początku roku, że jeżeli... O 20% rośnie płaca minimalna. Ona na razie nie wzrosła. O 24 242, ale 4300 będzie od 1 lipca i to będzie 20%. O 30% dostają więcej nauczyciele, o 20% budżetówka. To nie ma cudów. Resztę płac też to popchnie do góry, bo popchnie, bo pójdziecie Państwo do swoich szefów i mówią, że tu kolega dostał, tutaj to, tu 30, tu 20, to dajcie chociaż 10%. Nie ma cudów. Tak Popyt tak. wewnętrzny będzie mocno napędzał wzrost gospodarczy w tym roku i, I to mówimy inflację, o inflacji. Inflacja, inflacja się, się nie cieszy. Tak, inflacja się cieszy, bo rośnie. <laughs> My się nie cieszymy. My się nie cieszymy. Tak, natomiast przynajmniej będziemy mogli skorzystać z tego. Chociażby ze względu na to, że mogą w tej sprzedaży detalicznej, w solidnej pozycji konsumenta, mogą budować na tej podstawie wyniki małej i średnie tak, spółki. Tak, to jednak jest tak. podstawowy segment, który może partycypować. No nie ma innej opcji, to musi mieć odzwierciedlenie w ich wynikach. Taki solidny konsument Absolutnie tak. na pewno będzie widoczny w tych wynikach. Ostatnio poruszaliście temat Fedu dość obszernie i wiadomo, było ważne posiedzenie marcowe. Dziś poruszymy może temat innego banku centralnego. E, tak prześmiewczo e, zawsze mówimy, że jak Europejski Bank Centralny zrobi pierwszy krok, to ale musi to zrobić po jakimś innym banku centralnym tak, nie jest to FED? Już myślę, że chodzi ci o SNB. Dokładnie, dokładnie. Czyli o Szwajcarów. Niespodziewana, albo też spodziewana, tylko akurat nie w tym momencie obniżka głównej stopy procentowej o 25 punktów bazowych. No generalnie tak jak powiedziałem wcześniej, niby rynek się spodziewał, ale szybko to zrobili i zanosi się, że to chyba dopiero początek. Jeszcze może A, być kilka tych obniżek stóp procentowych. Reakcja na rynku walutowym była zadziwiająca, i nie mówię o franku. No to wiadomo, że Franko stracił, to jest jasne. Tyle tylko, że było to plus. Ponoć, bo nie śledziłem tego. Ja Wielką Brytanię, jak Państwo niektórzy pamiętacie, tak traktuję nieco z boku. No, oni są z boku, niech sobie będą z boku. Ale w Wielkiej Brytanii Bank of England też jakieś tak gołębie akcenty zaczął w swoim komunikacie przesyłać. Z kilku miejsc docierały takie głębokie sygnały i powstała taka opowieść, no to wiecie Państwo, że rynkiem rządzą opowieść. Opowieść, że w związku z tym Europejski Bank Centralny dużo szybciej niż FED obniży stopy procentowe, no i widzieliśmy całkiem ładne dwudniowe osłabienie ja już euro. Nabiorą odwagi. Tak. Bank Szwajcarii centralny obniżył ponytał. Mają... No właśnie. To, <laughs> to trochę ale... nie To jest opowieść. No. Rynkiem rządzą opowieści. Tak A to jest. Na co czekać w projekcjach Banku Centralnego Szwajcarii? Inflacja jest poniżej celu w horyzoncie prognozy. Prognoza wzrostu PKB taka niemrawa? Nie, nie, no rozważnie decyzja. To uważam, że Europejski Bank Centralny też powinien obniżyć stopy, bo tam się to gospodarce należy, zdecydowanie. Natomiast gdybyśmy mieli popatrzeć na kurs franka szwajcarskiego, to PLN umocnił się w stosunku do niego chyba o 6% od początku. Sporo, tak, sporo, sporo, sporo. No to, to ta decyzja SNB zrobiła taką. Kropkę nad i, tak można powiedzieć, ale Powiem generalnie... ci tak, że jeżeli zakładamy, że u nas te stopy procentowe będą utrzymywać na niezmienionym poziomie, a wiele na to wskazuje, coraz więcej głosów nawet z Rady Polityki Pieniężnej e, pojawia się, e, to zakładam, że no, nadal może być ten trend kontynuowany, jak najbardziej. Rankowicze mogliby się ucieszyć, ale nie wiem, czy ich to jeszcze obchodzi. No, oni się wygrywają w sądach i tyle. Ale jeżeli chodzi o nas, to ja słyszę te głosy pani Gabrieli Masłowskiej i innych z Rady Polityki Pieniężnej, to nawet w przyszłym roku, może w połowie przyszłego roku stopy spadną. Nie przyzwyczajajcie się Państwo do tych wypowiedzi. One nic kompletnie nie znaczą. No zobaczymy mniej więcej, żeśmy to już kiedyś mówili we wrześniu, jaka będzie sytuacja we wrześniu, dlatego że że on coś postanowi na temat tarczy energetyczno-ciepłowniczych, które wygasają z końcem czerwca. Zobaczymy, jak to podniesie inflację. Rada będzie musiała się z tym zapoznać. Lipiec, sierpień. W sierpniu nie ma posiedzenia. Dopiero we wrześniu zobaczymy, jaka jest naprawdę sytuacja. No i tyle. Wydaje mi się, że retoryka niektórych Członków Rady Polityki Pieniężnej, że ta inflacja może podskoczyć do 7-8%, jest troszkę przesadzona. No to znaczy oni zakładają, że tak by było, gdyby całkowicie zostały zniesione tarcze, a tego nie, to jest nie będzie. To jest, niemożliwe. To, to jest niemożliwe, bo wtedy cena prądu skoczyłaby o 70-80%. No i byśmy nie pokochali tej władzy zdecydowanie. Dokładnie. Przenosimy się do Japonii. Bo Jen też tworzy nam dość ciekawy grunt do Ma w nosie rozmiar. absolutnie, ma w nosie pogróżki, ma w nosie stawi mo po 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 politykę monetarną, która wróciła z pozycji minus jedna dziesiąta. Mówiliście. Ale za mało, jak widać. Za, no mało. za mało, tak. Za Chciałoby mało. się więcej. Działam, dzisiaj je na 151 z groszami, chyba, tak? To mniej więcej, znaczy dolara do Na no Minister Jedna finansów do odgrażał się, że będą interweniować, i wydaje się, że takim progiem jest 152. I tam mogą pojawiać się interwencje, aczkolwiek wiesz, jak to jest z interwencjami wodorowymi. To działa. działa krótkoterminowo, czasami średnioterminowo, rzadko kiedy działa długoterminowo. Tak, no, trendu nie zmieniają. Więc nie. ja nie wiem, czy to się nie skończy w taki sposób, że. Bank Japonii będzie musiał jednak troszkę bardziej przykręcić się. zrobić z minus jedna dziesiąta plus jedna dziesiąta Odważniej Proste. podejść do tego tematu. Odwaga, w oblicze, większe zdecydowanie. No inflacja tam rośnie, dwa... Pamiętam. To niby nic, ale ale dla Japonii no to to, to jest taki sygnał, że wychodzą z tej, z tej stagflacji, no jest stagflacji, stagnacji gospodarczej, którą mieli przez 30 lat tak niektórzy twierdzą i w ten sposób uzasadniają zwyżki cen akcji w Japonii. No ja myślę, że to jednak działanie rządu banku centralnego, który kupuje ETF itf -y i podciąga te, te ceny akcji. No to jest tak sterowany rynek, że to, jest to naprawdę bardzo wygrzany rynek Ta. w tym momencie chyba z najbardziej wygrzanych rynek oprócz zetradak. Zdaję sobie sprawę właśnie dzisiaj rano, że w przeciągu trzech ostatnich lat jeno słabił się do dolara o 30%. No to jest potężna wartość jak na te... walutę to jest jak... bardzo dużo. Tak, to jest trzecia najważniejsza waluta, tak, tak można powiedzieć na świecie. Więc no, rzeczywiście pozwoliło to zatrzymać tę spiralę deflacyjną. I okej, okay, fajnie, bo to rzeczywiście był problem dla japońskiej. Plus dla eksportu, a, a Japonia żyje eksportem. Ale wiadomo. to powoli chyba zaczyna wymykać się spod kontroli. No to... też tak myślę, że, że, że nic nie, nie działa, nic nie działa, bo on nawet wtedy, kiedy bank Japonii normalizował, czyli wracał do zera ze stopami procentowymi, to Jen osłab, Jen się umocnił. Nie, osłab. Dobrze mówię, osłab, czyli kurs wzrósł. Mhm kurz wzrósł, czyli jen osłabł, mimo, mimo tego, że, że ta stopa procentowa wzrosła. Powiedział, no a tam to wszystko zdyskontowane i tyle. No i, no i tak to wygląda. Oczywiście możesz mieć rację, że już tam chyba nikt na tym osłabieniem jena nie, nie panuje i to dobre jest dla eksporterów, ale mm -hmm. może być w końcu złe dla gospodarki. Ja się zastanawiam, co na to asset managerowie, bo jeszcze kilka tygodni temu to czytałem serię artykułów różnych, w których mówili, że kończy się era negatywnych stóp procentowych. W Japonii, to oni teraz będą rezygnować z hedgingu walutowego i no tak, tak tak, bez, tak, Bez zabezpieczenia zajmować pozycję. A tu się rynku okazuje, zupełnie w drugą stronę to to A tutaj jednak no, do połowy się to sprawdziło. Tak, bo tak. Oczywiście ujemnych stóp procentowych nie ma. Ale to i... niczego nie zmieniło na rynku. Tak. Jen nadal się osłabia. No, zagadka mała. Jeszcze jest taki, jest taki mały, no nie, nie mały rynek, ale chyba rzadko poruszamy temat. Tego rynku, a w ostatnim czasie. Kakao. O, dokładnie. Popatrz, normalnie mam porozumienie telepatyczne, bo na, naprawdę nie wiedziałem, że, że, on, że Patryk mnie o to, o to zahaczy. No, tak, ja no, słyszałem w radiu, słyszałem gdzieś tam, więc dlatego wiem, że to kakao, o kakao. I Po początku chodzi. roku wzrosło o 30 parę procent. Tak, i ciekawostka, ciekawostka chyba najlepsza jest taka, że. Kakao ta na kakao jest to, to jest, proszę Państwa, to jest przykład tego, jak działają rynki finansowe. Ja to już tysiąc razy mówiłem, wiele lat temu, i ciągle powtarzam, że w dawnej ekonomii była popyt, podaż, w środku była cena większy popyt, wyższa cena większa, podaż niższa cena. A teraz jest popyt poda, w środku są rynki finansowe, one ustalają cenę, a reszta się dopasowuje. Ale do trzeba osoby. przyznać, że rzeczywiście na tym rynku pojawił się deficyt. Jest to deficytowy to susza, rynek. tak. deficyt no, od, w... chyba wielu lat, nawet dekad. Dokładnie nie wnikałem w ten temat, tylko tam czytałem, że w Afryce Zachodniej, no tak, gdzie tak, rośnie, tak. gdzie generowany jest 70% podaży ziaren kakao, no to pojawia się choroba, jakaś bakteria, i te drzewa będą musiały zostać ścięte. Powody więc... do zwyżki cen na pewno istniały i istnieją. Pytanie tylko o skalę. I ja mówię o tym, że skalę robią fundusze inwestycyjne, które sobie grają na tym. I, I to jest papierowe kakao, tak jak jest papierowe złoto. No oczywiście trudno to oszacować, czy to. A, nie, e, nie, tak, nie, nie da się. To wzrośnie o 20%, czy o 50%, Nie da się. Natomiast wiemy jedno, tak, że to jest taki to jest. Zjawisko, w którym ta podaż na kilka lat będzie znacząco niższa. To nie jest taki typowy przykład nie, da się rynku, tak rynku tak, tak. rolnego, surowcowego, gdzie w jednym roku na przykład jest deficyt, w innym jest nadpodaż. Tutaj w sposób trwały rzeczywiście ta podaż tak, będzie. No to wiecie Państwo, mniej czekolady. Dokładnie. To zła informacja dla łasuchów zdecydowanie. Ta, ale za to mniej ozympiku wtedy tego leku, co to nowo Nordic z produkcji. Wystarczy, że ceny kakao rosną i już mamy darmową. To darmowy lek na otyłość. Dokładnie. Zapraszamy Państwa na krótką przerwę. Po przerwie przejdziemy do pytań z czatu. Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Dzisiaj tak wesoło u nas jest i pytanie święta też. do święta. Święta i do i wesoło jest. Tutaj mamy pytanie od jednego pana. Chciałby ten pan zapytać o ETF-a na H2O, na wodę. Czy warto inwestować w wodę? Oj, a jest taki ETF, tak? Ja <laughs> nie wiem, no. Sorry, przepraszam, ale nie wiem. Ale teraz no. dyngus się zbliża, no to <laughs> potencjalnie... Ceny mogą rosnąć. To już zupełnie serio. Nie, nie wiem, czy jest je też na wodę. Myślę, że nie ma, ale, ale tak serio zupełnie, to jeżeli susza, jeżeli klimat, to z wodą będą potężne problemy. Może jeszcze nie u nas, ale na południu Europy na pewno, a w Afryce to na 100%. Zmiana klimatu, problemy globalne. Tak jest. Niestety. Temat złota. Złoto bardzo dobrze w ostatnim czasie się zachowuje, znowu mamy przymiarki do poziomu 2200. Tam jest taka korekta, też taki proporczyk jak gdyby rysowany. Widzę dzisiaj, że, że, że uparcie atakuje ten poziom 2200, mimo tego, że dolar się chyba troszkę umacniał rano, nie wiem jak to w tej chwili wygląda. Co zazwyczaj szkodzi yy, złotu, mimo tego, że, że ludzie z FED yy, nieco straszą, bo na przykład yy, Rafael, Rafael, on jest chyba Bostik, Bostik. Mhm. tak, Mówił, że on by widział tylko jedną obniżką stopy. Ja mówiłem, że według mnie ten komunikat Fedu wcale nie był gołębiony. A w jest z kolei straszy Waller. Waller, tak, który, który mówi, powiedział, że nie ma, nie ma się przyspieszyć, a on akurat jest opiniotwórczy, moim zdaniem. Tak jest. I, i ja, ja ostrzegałem po tym. Niby gołębim przesłaniu Pawela, że, że w komunikacji i w tej wykresie kropkowym ja nie widzę grama gołębiości. Więc niby to powinno szkodzić złotu, wracając do złota, a nie szkodzi. Naprawdę to dobrze rokuje. No ja zwracam uwagę na to, że ogólnie złoto jest niedoważane w portfelach takich klientów indywidualnych, bo jednak od. 2020 od połowy 2020 mamy w zasadzie ciągły trend spadkowy, jeżeli chodzi o napływy do funduszy ETF. Ten kapitał raczej wybierał rynki akcyjne i teraz ten kapitał może szukać miejsc, które mogą być rzeczywiście największymi beneficjentami obniżek tak. stóp procentowych, bo jakby nie było. FED może się ociąga z polityk, z rozpoczęcia obniżek stóp procentowych, ale w takim ujęciu globalnym, segregowanym wchodzimy w fazę synchronizowanego cyklu obniżek stóp procentowych. Zgadza się, tak, no, Cena złota myślę, że, że i Patryk i ja widzimy wyżej niż 200. Ile? Nie wiem, nie będę rzucał liczb, bo to yy, wiecie Państwo, influencerzy opowiadają o poziomach 3000, tysiąca. Wpadajmy w paranoję. Właśnie, no, dlaczego? Może być i trzy. No, jeżeli kakao mogło zrobić 30%, to nie. dlaczego złoto nie może zdrożyć o 50%? Wiesz, tutaj chyba jest większa stabilność na nie, rynku to, to w sensie popyt-podaż. Nie wierzę w 50% w tym roku. Oj, tak. Pan Bleso pyta, jak zachowa się według Ciebie inflacja w 2024, czyli w No To tym... zależy tylko i wyłącznie od rządu w tej chwili. Znaczy trochę od tego, że, o czym żeśmy tu z Patrykiem mówili, czyli od płac, bo to popyt wewnętrzny nie pchał inflację w górę. Ale ym, największy wpływ będzie miało to, że w tej chwili wejdzie ten VAT. Na, na żywność 5% od 1 kwietnia przedwyborczo. No trochę, no ja bym tego nie zrobił na miejsce ministra finansów. A... Ale tak jak mówiliśmy chyba tutaj dwa tygodnie tak, temu, tak. już nawet oficjalnie pojawiają się komunikaty o tym, że e, niektóre sklepy, nie będę tutaj czytaczał nazw, pozostawią ceny produktów na niezmienionym tak, poziomie. Tak. No, no efekt ale Pytano mnie, jak oni to zrobią, nawet wczoraj chyba tak Gazeta.pl Studio biznes. Pytano mnie, jak oni to zrobią, że właśnie wad wzrośnie, a oni nie zmienią cen? No, te zmienią sobie ceny na innych, droższych produktach i zapłacimy ci, którzy lepiej zarabiają. Pokryjemy im te straty, nie ma obawy. Dadzą sobie radę, proszę Państwa. Ale dlaczego wracając do pytania naszego widza? No, dlatego, że, że jeżeli chodzi o. To, co się będzie działo, działo po czerwcu, no to w tej chwili rząd podobno pracuje nad rozwiązaniami przy stopniowym znoszeniu, znoszeniu tych tarczochronnych na energię elektryczną, ciepłownictwo itd. itd. No i zobaczymy, co, co, co zaproponują, zobaczymy, ile to podniesie inflację. Naprawdę nie wiemy, o ile to podniesie inflację, ale na pewno podniesie. Inaczej mówiąc, ja spodziewam się, że w drugiej połowie roku będzie okolice 5, no może 6%, a raczej 5. No za, to, to za to, za to muszę zasmucić emerytów, jeżeli nas oglądają. Drugiej waloryzacji w tym roku nie będzie, we wrześniu. No bo musiałaby być wtedy, gdyby w pierwszej połowie roku inflacja przekroczyłaby, nie w jednym miesiącu, a w średnio, w, całym, w całych sześciu miesiącach przekroczyłaby 5%. Nie wierzę w to. Mało prawdopodobnie. Mało prawdopodobnie. Mamy pytanie, prośbę w zasadzie o doprecyzowanie, co oznacza, że rynek jest wykupiony. To oznacza, że to zależy jak się patrzy. Jeżeli się patrzy na różne wskaźniki. Tak, są wskaźniki różne, których są jakieś tam poziomy. Na przykład w RSI Relative Strengths Index, macie Państwo tam ma chyba od 30 do 70, poniżej 30 oznacza, że rynek jest wyprzedany, a powyżej 70, że jest wykupiony. Jeżeli jest wykupiony, to oznacza, że bardzo dużo osób ma akcję, można tak powiedzieć, ma akcje danego. Dane akcje, czy, czy nie akcje z danego rynku, bo to i rynek złota, może być i ropa, może wszystko może być wykupione lub wyprzedane. I że po prostu jest tłok na tym, na tym rynku w jednym kierunku. Inaczej mówiąc, że za chwilę zabraknie kupujących, bo jak olbrzymia większość ma coś tam, powiedzmy, produkt X. No to olbrzymia mniejszość tego nie ma, no i wtedy ta mniejszość mniej kupuje. W związku z tym wiadomo, że, że musi pojawić się korekta. Nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem, ale tak to chyba wygląda. Ta, ja zrozumiałem. A to, 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 to już plus. <grystanie> Pytanie o złotego. Dokładnie A co brzmi mocny ono. Jest? Dokładnie brzmi tak. Kto kombinuje osłabianie złotówki? I tutaj pewnie. Już marszczysz brwi złotu, chodzi o złotego. No nie, to już też przyzwyczaiłem się do tego, że ludzie mówią złotówkę. Ale, ja, od czasu, ale że... ja przyznam, że nauczyłem się od ciebie, bo tak? też kiedyś ten błąd popełniałem. Nauczyłem się. No, dziękuję Patryku. Jeden chociaż. To ale ale uważam <laughs> permanentnie, że nawet dziennikarze... <laughs> nie wiem, tak, mówiła o, o złotówce i już jest złoto. Nawiasem mówiąc, nie wiem czy tutaj już żeśmy mówili o tym, Pan Kaczyński mówił czarno na białym, w konstytucji jest zapisane, że polsko walutowe jest złoto. Nie, proszę Państwa, jeżeli myślicie, że jest tak zapisane, to się głęboko mylicie. Nie jest tak zapisane. Nie jest zapisane, że NBP jest emitentem yy, waluty i że i on jedynie odpowiada za politykę pieniężną, z czego można domniemywać, że jest to złoty. Ale gdybyśmy zmienili złotego na, nie wiem, na orzeszki albo na dolara, to równie dobrze, gdyby NBP dalej to emitował, to to nic by się nie zmieniło. Nie trzeba byłoby konstytucji zmieniać. No tak nawiasem mówiąc. Złoty jest dalej bardzo silny i powinien być I Powinien taki ten... pozostać. I, tak, I powinien się umo bardziej umocnić. A widać było zresztą, że te wszystkie zawirowania, według prezesa NWP, nawet go nie, nie drgnął. Tak, to... jak też nie było żadnej reakcji na rynku długu. Zero. To wszystko, co złoty tańczył, jak mu zagrał eurodolar. dolar o tak można powiedzieć. Im wyżej eurodolar, tym lepiej dla złotego, im niżej, tym gorzej. Tak. Jakie są prognozy odnośnie Ameryki Łacińskiej? Śledzisz rynek słaby w Od czasu do czasu patrzę, tak, było dość słabo. Merwal, no chyba ten kredyt zaufania, zaufania, no powiedzmy, do Javiera Milei, tego, tego szalonego prezydenta, się powoli wyczerpuje. Teraz słyszymy, że 70 tysięcy kolejnych urzędników chce zwolnić. No okej, okay, dobrze. No i, i, i no nie wygląda to najlepiej. Nie wiem dlaczego, prawda mówiąc, jeżeli chodzi o Argentynę, to się nie wypowiadam. No, no mówię, wybrali sobie takiego prezydenta, który się radzi swojego zmarłego psa. No naprawdę, to nie żart. No i, i no trudno, no, no tak sobie wybrali, ale jeżeli chodzi o BWSP, czyli Brazylię, to, to, to właściwie nie wiem dlaczego tam jest taka dłuższa korekta. Pamiętajcie, że ten rynek jest taki bardzo wolatylny. On miewa Zmienny, bardzo tak. dobry kwartał, później słaby kwartał. W ramach usług doradztwa inwestycyjnego to raczej unikamy Ameryki Łacińskiej ze względu na tą wolatylność. Zmienność, rzadko jest tak, tak że... Wolatylność? Zmienność. Zmienność, tak, tak. Przepraszam, że użyłem takiego słowa skomplikowanego. Natomiast no, rzadko zdarza się tak, że jest kilka kwartałów z rzędu naprawdę dobrych. Tak jak na przykład było z rynkami granicznymi, Frontier Markets. Mm -hmm. One utrzymują dobrą pasę od dłuższego ja, czasu. Jak tam Wietnam się zachowuje, bo nie obserwuję tego? Frontiery bardzo dobrze. Tak. Tak, nadal no była to jedna z lepszych naszych takich decyzji. Jeżeli chodzi o rynki graniczne, to była jedna z lepszych takich decyzji inwestycyjnych w usługach doradztwa inwestycyjnego na ten kwartał. Więc akurat pod tym względem jesteśmy Jasne. zadowoleni. Myślę, że jeżeli się sprawdzi prognoza Goldman Sachs, że w tym roku ceny surowców, no ja dali, że jakiego surowca, ale oni mówili generalnie o tym, że wzrosną o 15%, to powinno yy, na przykład Bo Wespie, czyli Brazylii, pomóc. Właśnie nie zawsze tak to działa. Tak? Bywały takie okresy, gdzie rzeczywiście ceny surowców rosły, mm, no wszystko, tak wska spadały. wszystko wskazywało na to, że to jest czas na Amerykę Łacińską. No i nie dało się jakieś... tak. To najlepszy czas w zasadzie dla Ameryki Łacińskiej moim zdaniem był 22. I ten czas nie został wykorzystany dla tego rynku. On wtedy akurat nie osobiście zawiódł. Rozumiem, jasne. No, tam pewno wie, wie, wiele innych czynników chodzi. No, wy, wy macie w Ekwadorze bunty gdzieś tam. No, no, to ta... Oj, tam Ameryka... jest dużo polityki, ta, takich właśnie niesystematycznych ta, ta. ryzyk, o których duży problem. Tak. Pytanie o Jena. Czy będzie interwencja walutowa? No, nie wiem będzie. kiedy, bo to bank, bank być nawet Dzisiaj, dziś. tak. Bank centralny, nie, nie. nie Blisko nie mówi jesteśmy tego, tego krytycznego jest. poziomu. Prośba o opinię w sprawie likwidacji podatku Belki, No, nie likwidacji, jego nie, 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 ograniczenia. Ten temat nie, też poruszaliśmy, poruszaliśmy dwa temu. W bardzo dużym skrócie. Minister Finansów zaproponował coś, co się nikomu nie podoba. No taka jest prawda. I ja byłem za zmianami, ale uważałem, że trzeba podatek belki zmniejszyć albo zlikwidować dla tych, którzy kupują dług polski i trzymają go dłużej niż rok. Tutaj ma być, mówię, to bardzo dziwaczna konstrukcja. Dla inwestycji do 100 tysięcy złotych, trzymany ponad rok i a liczony zysk na podstawie stopy depozytowej NBP w trzecim kwartale poprzedniego roku, tegoż roku, Boże. Po co ta kombinacja? Naprawdę nie rozumiem. Czyli w tym momencie byłoby to 5,25% czyli 5250 zwolnione z opodatkowania, czyli 997 zł i 50 groszy zysku. No to, to No właśnie, to... no właśnie. Pan Kacper pyta, czy mbp będzie mogło Rada Polityki Pieniężnej czy Rada Polityki Pieniężnej będzie mogła podnieść stopy w drugiej połowie roku? No, no po się jest, odrażają, tak. Jest małe, małe prawdopodobieństwo. Odrażają się, ale nie wierzę, no, bo to musiałaby być inflacja wyskoczyć rzeczywiście dobrze ponad 6, nawet ponad 6%, żeby to zrobili. Ja rozumiem, że niektórzy z Państwa mogą uważać, że ponieważ siedmiu członków Rady jest z innego naboru, że tak powiem nie z, z naboru tej koalicji, która obecnie rządzi, tylko poprzedniej, to mogą robić wbrew rządowi. No mogą, ale, ale, ale myślę, że niektórzy z nich się zastanowią. Może i... by to przeszło w sytuacji, gdyby inne banki centralne nie obniżały ta, stóp prytmów. miało no tej... otoczenie jednak nie wątpię, będzie Bardzo sobie. wątpię. No naj, najgorsze, co mogą zrobić, to długo utrzymywać stopy na tym poziomie. Jasne. O, pytanie o kakao, ale ten temat już Mieliśmy, tak. poruszyliśmy. Tak. Jak interpretować ostatnie dane o napływach do funduszy inwestycyjnych w Polsce? Napływy są duże, w szczególności do funduszy dłużnych. dłużnych tak. Także widać rzeczywiście, że inwestorzy zauważyli tą różnicę, która to jest dość duża. Systematycznie już Między stawkami o Lokat. A taką rentownością funduszy dłużnych, tych krótkoterminowych o niskim ryzyku, stopy procentowej, no tam rentowność nadal jest w okolicach 7-8%. Dwukrotnie przebijamy stawki lokat bankowych, a przypominam, że są to produkty o najniższym możliwym poziomie ryzyka. W kontekście tego warto naprawdę rozważyć, ja mówiłem to tydzień temu i chyba dwa tygodnie temu, przypomnę jeszcze raz, żeby nie było, żeśmy nie ostrzegali. Ta bardzo niska inflacja w lutym i w marcu, 2,8, i pewno jutro zobaczymy 2,3, albo coś koło tego, powoduje, że ro, jeżeli ktoś ma rocznicę wykupu obligacji Skarbu Państwa we, w kwietniu lub maju, rok nieistotny w kwietniu lub maju, to następny rok będzie bardzo nisko oprocentowany. W związku z tym, ja bym na miejscu państwa rozważył. Wcześniejszy wykup i na przykład inwestycje w fundusze inwestycyjne dłużne. 30. które mogą dać nawet około 8%, prawda? Tak, no, tak się tak to ciągle mówimy, tej ciągle mówimy o rentowności portfela, ta. tak? Czyli nie liczymy na jakieś obniżki stóp procentowych, no, tak, które ta. mogłyby wywołać ten efekt, jeżeli te obniżki stóp procentowych się pojawią, w końcu się będzie pojawią, jeszcze lepiej, to jeszcze będzie lepiej, tak? To będzie znowu pozytywny efekt, który obserwowaliśmy w kontekście poprzedniego roku. Jasne. Pytanie o NASDAQ, może tak Sparafrazuję ogólnie to pytanie. Jakiego poziomu korekty byś się spodziewał? Jeżeli ona korekty, w korekta w Stanach to jest 10%. To do 10% Potem na cyfrową, niepokój, tak? a od 20% zaczynają mówić o bezsie. Bessie ja zdecydowanie nie widzę. Myślę, że 10, do 10% korekta byłaby do tego, dla tego rynku bardzo zdrowa. A skłodziłaby wiele wskaźników tak, niewątpliwie. Nie tak. Jest to możliwe jak najbardziej. już ostatnie pytanie dotyczące dolara, euro. W no, on się w tej, chwili, w tej chwili się waha. Po tym, o czym myśmy tutaj z Patrykiem mówili, po tych decyzjach SNB, czyli szwajcarskiego banku, no, euro słabło bardzo wyraźnie, czyli euro-dolar poleciał w dół. No, i, i tutaj zaczęły się problemy, bo ten kurs był wyraźnie w górę, ale 1,10 zatrzymało euro-dolar. Zrobiła się ta korekta, no i zobaczymy. Czekamy na pokonanie 1,10. Ja ciągle uważam, że w dłuższym terminie dolar powinien tracić, ale jeżeli rzeczywiście Europejski Bank Centralny szybciej niż Fed obniży stopy, no to możemy Moim mieć w przejściowe. W tym roku trudne będzie to będzie trudne. W 1, 10. To będzie trudne. Prawda, Europejski Bank Centralny tak. rozpocznie, być może nas zaskoczy, to będzie wcześniej niż czerwca, coraz więcej głosów się pojawia. A, a Fed, jak to Fed, on, to oni tam nie muszą się spieszyć, spie tak śpieszyć. jak wczoraj Waller powiedział zresztą. Gospodarka jest w stanie, chociaż wiele, wiele danych makro jest słabszych niż, oczekiw niż oczekiwano. To jakiś znak zapytania rodzi, ale według mnie śpieszyć się Rzeczywiście nie będą, a ECB czy Europejski Bank Centralny będzie się śpieszył. Także to, co Patryk powiedział, 1,10 wydaje się na, w, no w najbliższych miesiącach poza zasięgiem. No tak. Dokładnie, już dobra. Ostatnie naprawdę pytanie o Chiny, o chiński rynek akcji. No Ja z uporem obstawiam w takim sondażu bankiera high -tech, czyli technologiczne spółki chińskie. Chyba ostatnio nawet ze strony ważnych decydentów w Chinach pojawiły się takie głosy, że oni chcą ogólnie odchodzić od tej gospodarki opartej na efektywnych inwestycjach w nieruchomości, ogólnie w, w tą branżę, w budownictwo, a chcą się przede wszystkim skupiać na technologii, teraz jest dobry czas na to, żeby tak, gdzieś tam przekierować tak. gospodarkę w stronę sztucznej ja inteligencji. Ja zakładałem, że świat w końcu dojrzy te spółki, które zajmują się sztuczną inteligencją, nie tylko w Stanach, ale również w Chinach, nawet w Chinach niektóre bardziej niż w Stanach. Na razie tego nie widać, na razie ten, ten, ten moje obstawienie nie wypaliło. No. Chciałbym, że dno zostało rzeczywiście tutaj Tak wykuwane. Tak, Pytanie, w jakim tempie rynek będzie odbijać. Czy rzeczywiście jest w stanie być lepszy niż rynek polski, amerykański po korekcie? Tego nie wiem. Ociągle to obstawiam, bo zakładam, że Chińczycy nie mają wyboru. Muszą potężne miliardy juanów y, czy, czy dolarów, jak to woli. Pakować w rozwój technologii, w rozwój AI, AI czyli sztucznej inteligencji to absolutnie nie mają wyjścia i politycy są tego świadomi, tak jak Patryk powiedział, mówił o tym głośno. Dokładnie, Piotrze. i tutaj już postawimy kropkę. Bardzo Ci dziękuję za to ja również. dzisiejsze spotkanie. Korzystając z okazji chcielibyśmy się pochwalić, pochwalić. Kamilem, no ja, którego dzisiaj tutaj nie ma, ale Kamil w ubiegłym tygodniu otrzymał statuetkę analityka roku w konkursie organizowanym przez Parkiet. jest to naprawdę prestiżowa konkurencja dlatego jesteśmy dumni że możemy być w zespole I to nie były tylko z gadanie tylko realne tak realne no, nieprawdziwe nie transakcje ale realne to znaczy rze rzeczywisto to co obstawiał był najlepszy Zdecydowanie zdeklasował konkurencję serdecznie gratulujemy i liczymy na więcej Tak jest i na koniec oczywiście życzymy Państwu zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocy, a Paniom również mokrego dyngusa. Dlaczego tylko Paniom? A, bo to... Chyba pani się tylko obdarza. Tak? Ja Nie wiem, ja, ja zazwyczaj psikałem, jak czymś, wszystkich, wszystkich. Albo, albo w ogóle, albo w ogóle. No tak czy inaczej, wszystkiego najlepszego, rodzinnych, spokojnych yy, świąt, bez zbytnich napięć, o tak, że tak powiem, i bez polityki. I bez polityki. Raz jeszcze dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję